Kozłowski. Wydarzenie. Zdjęcia, które za chwilę Państwo zobaczą, obiegły cały internet. Władze greckiej wyspy Santorini zaapelowały do mieszkańców, żeby ograniczyli poruszanie się, które i tak właściwie byłoby niemożliwe, bo hordy turystów zakorkowały wszystkie uliczki. Liczba turystów nie tylko na południu Europy rośnie, rośnie także wściekłość stałych mieszkańców najbardziej obleganych miejsc. Agnieszka Milczarz. Tak piękne Santorini prezentuje się w mediach społecznościowych, a tak wyglądało przedwczoraj, kiedy na wyspę przypłynęło 11 tysięcy turystów. 3 tysiące więcej niż malutkie Santorini zamieszkane przez 15,5 tysiąca osób może przyjąć. Grecja to już Akropol w Atenach, podobnie jak inne południowe kraje Europy, przeżywa oblężenie. To protesty na Majorce. Na ulicę stolicy Palma de Majorca wyszło ponad 10 tysięcy mieszkańców. Nie jesteśmy przeciwko turystom jako takim. Nie podoba nam się kapitalistyczny model turystyki. Przyjeżdżają do nas bogaci turyści oczekujący wyższego standardu wypoczynku, a to powoduje, że wszystko inne drożeje. Wszystko idzie w górę. Ceny rosną, czynsze rosną, z wyjątkiem pensji. W ostatniej dekadzie czynsze na hiszpańskich wyspach wzrosły o 158%. Bardziej opłaca się kupić na kredyt kampera i zamieszkać na parkingu, niż płacić za mieszkanie czy wynajem lokum w mieście. Za pokój biorą od 400 do 500 euro. Za pokój. Zdecydowałam się kupić vana za 7 tysięcy euro. Wzięłam w banku pożyczkę i płacę 323 euro miesięcznie za te awangardę. Hiszpanię i należące do niej wyspy odwiedziło do maja aż 33 miliony turystów, o 14% więcej niż rok temu, który już był rekordowy. Włosi wzięli się na sposób i próbują nakłonić turystów do odwiedzin mniej popularnych miejsc. Oferują podróż zabytkowym pociągiem przez centralne i piękne krajobrazowo regiony Italii. Ten pociąg przypomina mi lata młodości. Z danych wynika, że 70% turystów we Włoszech zwiedza to, co najbardziej znane. To odpowiedź na turystykę masową, ale także nowa forma turystyki, pozwalająca odkryć prawdziwą włoską prowincję. Podczas 100-kilometrowej trasy pociąg przejeżdża przez 58 tuneli i zabytkowe wioski, gdzie turyści witani są ludową muzyką i lokalnymi przysmakami. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia.